Reset Obywatelski. Witam serdecznie. Sito pyta, a ja jestem Paweł Sito. Moim gościem jest dzisiaj pani profesor Małgorzata Jacyna. Witam serdecznie. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Muszę powiedzieć, że jestem zaszczycony. Od dawna śledzę pani aktywności w różnych miejscach. No i szczerze mówiąc, tak się bałem trochę zaprosić, ponieważ poziom intelektualny, o czym ja doskonale wiem, różnica jest diametralna, ale dziennikarz jest od tego, żeby ucząc, znaczy żeby rozmawiając sam się uczył. Także mam nadzieję, że aż tak on nie wypłynie, a może nawet też ja panią czymś zaskoczę. Zobaczymy. Na pewno. Temat, który zaproponowałem, to niepokoje, bo czas, który mamy teraz, który jest zdeterminowany przez wojnę, to czas, który można by nazwać czasem wojny, ale to jest takie strasznie obciążające. Niepokój to chyba jest troszeczkę mniej, a przy okazji wydaje mi się, że tych niepokojów mamy znacznie więcej niż tylko wojnę. No i do tego jeszcze poza tymi naszymi obawami o przyszłość, to po prostu psychicznie no nie dajemy rady cały czas. I jestem bardzo ciekaw, jak socjologia właśnie patrzy na zetknięcie takie z psychologią. Tak, przede wszystkim chciałabym pocieszyć, to jest akurat dobra wiadomość, że nie w tych wydarzeniach, których teraz doświadczamy, nie ma nic nadzwyczajnego w pewnym sensie. Takie, tutaj odniosłabym się do tego, co pan powiedział, a mianowicie, że doświadczamy niepokoju. Myślę, że jest kilka jeszcze innych istotnych emocji. I XVII wiek, to jest nieprzypadkowe, że podczas wojen religijnych powstaje pojęcie melancholii. Powstaje pojęcie nostalgii. I ta sytuacja, jakkolwiek dzisiaj stała się po prostu diagnozą, dzisiaj korzystamy z tej diagnozy, odnosząc te pojęcia, mówię o takich zastosowaniach medycznych właśnie teraz, to one miały niegdyś zupełnie inny sens i wydaje mi się, że także dzisiaj mają. Po prostu żyjemy w pewnej kulturze, w której każdy musi sobie radzić sam. Natomiast te pojęcia medyczne były wykuwane w warunkach wielkich, głębokich kryzysów obejmujących całe społeczeństwa. Więc nie jesteśmy pierwsi. Natomiast... To jest pierwowzór depresji w nazewnictwie, tak? Dzisiaj można tak powiedzieć, choć dziś depresja jest przede wszystkim rozumiana jako diagnoza odnosząca się do jednostki, prawda? Więc wyobraźmy sobie, że jest zatrute środowisko, ludzie mają podobne objawy do depresji, zawroty głowy, bezsenność, brak apetytu. Oczywiście, że można zająć się jednostkami, ale tak naprawdę trzeba by je było ewakuować stamtąd, żeby je ratować. Ale po prostu przyczyna tkwi gdzie indziej. Czyli melancholia jako zjawisko społeczne, o tym pani mówi, tak? I to dobrze już widać, to się daje zaobserwować we wszystkich badaniach, tylko warto jeszcze jest uzupełnić ten niepokój, bo to jest tak, jak to w tej chwili widzą socjologowie, psychoanalitycy, filozofowie, to mamy do czynienia z dwiema podstawowymi emocjami. Z jednej strony rzeczywiście jest to niepokój, pobudzenie, ale z drugiej strony jest to anestezja, znieczulenie, wycofanie się. Świadomy czasami. Tak. I tam, gdzie jeszcze funkcjonuje trochę ochrona zdrowia, jak na przykład we Francji, to w tej chwili stwierdza się, że 20
procent młodych ludzi ma depresję dwubiegunową. Tak? To bardzo dobrze oddaje te emocje. Znaczy chorobę dwubiegunową. Tak, depresja to jest depresja dwubiegunowa. Tak. No, tak. Choroba dwubiegunowa. Różnie to może. Różnie 20%? To 20%, co piąty młody człowiek, prawda? Czyli widzimy, że jest to zjawisko zbyt masowe, żeby można było mówić tak po prostu o tym, że zwiększyła się zachorowalność na depresję. Te dwie emocje, niepokój z jednej strony, bardzo szeroko rozumiany, dlatego że inaczej go doświadczają dzieci, inaczej się to przejawia u dzieci, inaczej u dorosłych, i anestezja, też bardzo różnie się przejawiająca, ona dotyczy wydarzeń, o których słyszymy, informacji, obrazów, ale także relacji między ludźmi. Prawda? Tego, jakie relacje możemy budować. No jak widzimy, jest to niedobra mieszanka. Tak? Niedobra także w tym sensie, że takie wycofanie się czy anestezja pozbawia nas relacji, ale też to wycofywanie się jest, uważa się pod wieloma względami jedyną, no, dla niektórych jedyną możliwą strategią. I chciałabym też podkreślić, ponieważ to są informacje dosłownie z ostatnich kilku tygodni, a być może ktoś ma do czynienia z takim problemem, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci, to chciałabym powiedzieć, że cały czas są jednak dwie szkoły psychiatryczne, amerykańska i europejska czy francuska, i w tej drugiej jest o wiele większa wstrzemięźliwość, powściągliwość, jeśli chodzi o podawanie leków psychotropowych dzieciom. Wiem, że w Polsce już się zdarzają takie sytuacje, że lekarze proponują dzieciom leki psychotropowe. No, chciałabym powiedzieć, tak, sygnalizują, że to jest program eksperymentalny. Chciałabym powiedzieć o tym, żeby Państwo znali sytuację, tak, i wiedzieli, że psychiatria ma swoje szkoły. Mhm. Jest jeszcze polska szkoła pod tytułem Milion dzieci w wielkim kryzysie i brak tejże, czyli psychiatrii dziecięcej. Tak, i ja tak sobie też trochę myślę, że jak rozmawiamy o tym, to jest to z jednej strony ma wartość informacyjną, ale z drugiej strony zaczynam się zastanawiać, ponieważ tak wiele się o tym mówi teraz w sferze publicznej, to trochę mi to zaczyna przypominać takie seanse zbiorowego uzdrawiania, ponieważ wiadomo, że dostęp do lekarza jest bardzo trudny, ponieważ wiadomo, że niektórzy już ogłaszają zbiórki w internecie, ponieważ taka terapia, farmakoterapia może kosztować dużo i niektórzy nie mają na to pieniędzy, to zaczynam się zastanawiać, czy w tej chwili nie jesteśmy na takim etapie przypominającym trochę polskie lata 90. To znaczy, że w istocie to debatowanie o depresji, kiedy po prostu jest potrzebny lekarz i potrzebne są pieniądze, jest zastępowane przez takie seanse zbiorowego uzdrawiania, czyli rozmawiania o tym. Tak? Natomiast gdybym miała, mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja do tego powrócić, gdybym miała powiedzieć, co takiego szkodliwego jest w tym środowisku i czego w nim brakuje, to wzajemność. Wzajemność została zniszczona przez ostatnie lata. Tak jak pan powiedział, nie chodzi tu tylko o wojnę, ale chodzi o deklasacje masowe. Wczoraj we Francji ogłoszono projekt Plan Marshalla, który ma się odnosić do odbudowy klasy średniej. No i jesteśmy też świadkami nie tylko wojny, ale także na przykład wydarzeń we Francji, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, miesiącach. No jest to pewien spektakl, który nam coś pokazuje. Ale jak pani rozumie tę wzajemność,
jako solidarność, czy to jest trochę inne? Można to tak rozumieć. Chodzi mi o to, że w ostatnich dekadach etykę sprowadziliśmy, chociaż może lepiej, bardziej precyzyjnie będzie, jak powiem, że etyka została sprowadzona do komunikowania się, do sposobów komunikowania się, także jednostki nie mają pewności, czy na przykład życzliwe propozycje są próbą raczej wyciszenia konfliktu w pracy, rozwiązania konfliktu w pracy, powiedz o co ci chodzi, chętnie cię wysłucham, ale mam rację, czy jest to pewna strategia, czy jest to rzeczywiście wzajemność, czy jest to rzeczywiście chęć zrozumienia. Można powiedzieć, że pewne formuły językowe, zazwyczaj to my mówimy o nowomowie, mając na myśli debatę publiczną. Tam powstają jakieś szablony językowe, propaganda i tak dalej. Rzecz w tym, że to, co obserwują psychoanalitycy, psychiatrzy też, odnosi się do relacji między ludźmi. Podam taki przykład, w jednej ze szkół publicznych amerykańskich nauczyciele, nie w jednej, tylko w kilku publicznych szkołach, otrzymali do wypełnienia taką ankietę. W tej ankiecie jest wymienionych 12 przedstawicieli 12 mniejszości i nauczyciel ma wskazać, kogo nie wpuści na pokład, jeśli usłyszy, że ktoś wnosi bombę. No i większość nauczycieli, czy prawie wszyscy, odrzucili tę ankietę, nie chcieli jej wypełnić, no ale zagrożono im zwolnieniem. Ankietę trzeba wypełnić, tak? Czyli trzeba kogoś skreślić, na przykład taką czy inną osobę reprezentującą którąś z mniejszości. No i po co to jest? Jest to na wypadek, gdyby powstała sytuacja, skarga, że ktoś jest dyskryminowany, to wyjmuje się te ankiety, prawda, żeby sprawdzić, u kogo się mogła pojawić taka skłonność. Straszne. Właśnie. Ale jest mnóstwo innych, prawda, takich szablonów, jak się czujesz, prawda, ale powiedz mi, jak się z tym czujesz, tak, czy możemy to przegadać, tak, to są takie szablony, które stały się podejrzane z tego powodu, że chronią jednostki przed jakimiś nieprzyjemnościami, konfliktami. Jest mnóstwo podręczników o tym, także w pracy przychodzi się takie szkolenia, tak? I z tego powodu, jak jeden z psychoanalityków francuskich niedawno powiedział, żyjemy w czasach normalnej paranoi. Do tego oczywiście trzeba dodać inne problemy, a mianowicie to, że niepokojące są bardzo doniesienia z Hiszpanii. Niektórzy nawet uważają, że część ziem zostanie już bezpowrotnie utracona z powodu wyniszczającej zupełnie suszy. Tak, woda to jest rzeczywiście... Ta susza, a z drugiej strony... Moim zdaniem to będzie temat numer jeden w ciągu najbliższych dwóch lat. A z drugiej strony woda staje się walutą, bo to jest też bardzo ciekawe. Czym się płaci za rzadkie czy nagle potrzebne surowce dobra. Przepraszam, panie profesorze, Maciek, ja cię bardzo przepraszam, ale tak właśnie a propos wody, jakbyś był uprzejmy nam dwie przynieść wody, to będzie nam wigotnie ja o tym mówić. Ja już się zaadaptowałam, ale nie polecam nikomu. Aż mi zaschłeś, panie profesorze. Ale nie polecam nikomu, więc płaci się wodą. Prawda? To się stało walutą, bo żyjemy w momencie, kiedy obserwujemy powstawanie alternatywnego systemu płatności, tak? Wiele transakcji dotyczących bardzo ważnych dóbr, energii przede wszystkim, to są transakcje już zawierane w walutach lokalnych między większymi, mniejszymi państwami. Europa zamierza płacić wodą, natomiast ostatnio słyszałam, że Sri Lanka będzie spłacała swój dług Chinom w makakach. Sri Lanka jest państwem zadłużonym u Chin w makakach. W małpach takich? Tak, jest to potrzebne. Z jednej strony jest to potrzebne, może być to. Makak może być prezentem, ale też chodzi o odbudowę bioróżnorodności.
Tak? Więc do tego jeszcze trzeba dodać nieprzejrzystość polityki związanej z atomem. Od tego się zaczęła wojna w Ukrainie i ta kwestia raczej nie zniknie. Oczywiście. Ale jeszcze oddzielmy te dwie rzeczy, bo to bardzo mnie to zaciekawiło. To znaczy, to jest jakiś powrót w ogóle przedcywilizacyjny w ogóle, znaczy przed erę pieniądza w ogóle. Jest to powrót na Ziemię. Tak bym powiedziała. Jest to powrót na ziemię. Tak, w pewnym sensie musimy, ziemski, zdrowy. Kiedy musimy sobie zdać sprawę z tego, że susza to nie jest tylko... No, w tej chwili już są po prostu pozakręcane kurki w kilku czy kilkunastu gminach francuskich. Wodę mieszkańcy tych gmin otrzymują, no na razie otrzymują po prostu w butelkach codziennie, z wyjątkiem niedzieli, no bo wtedy w gminie się nie pracuje. Więc musimy zdawać sobie z tego sprawę, że to nie jest tylko tak, chociaż to już jest dosyć przerażające, że nie ma wody, to jest też tak, że zagęszczają się toksyczne pozostałości w gruntach, co oznacza, że wydaje się kolejne alerty, na przykład ostrzegające o tym, żeby zrezygnować z zakupów niektórych towarów, dlatego że nie wiem, kury, tak, czy warzywa no, są hodowane na gruntach, które są tak toksyczne, że przekroczono wszelkie dopuszczalne normy. A czy w ogóle we Francji jakiś na przykład sztab kryzysowy, taki mówię oczywiście nie na niedoraźny, nie taktyczny, tylko strategiczny powołano w tej sprawie? Nie, żadnej takiej jednostki nie powołano. Oczywiście powstawały różne zespoły, powstają, część z nich przedstawia takie rozwiązania, które nie są przyjmowane. Ciekawy jest wątek z Red Teamem, czyli z tym zespołem powołanym do tego naukowców i pisarzy, do tego, żeby przewidywać przyszłe wojny. To się odbywa na tej zasadzie, że pisarze proponują pewną fikcję, pewne scenariusze, a potem konsultują się z naukowcami, którzy rozstrzygają, czy taki scenariusz jest realistyczny. I odpowiednio do tego przefasonowana jest ta fikcja. I rzeczywiście do tego, o czym się mówi, ponieważ w pewien specyficzny sposób, to jest istotne, pokazuje się nam wojnę. To są czołgi, to jest amunicja, tak? Przede wszystkim. Natomiast to, czego można się obawiać, spodziewać, to są też ingerencje w środowisko. Tak? To jest zupełnie inny rodzaj działań. Jak mówimy wojna hybrydowa, to nie są tylko te działania na polu walki plus informacja czy dezinformacja, tak? Ale można się spodziewać także no, innego rodzaju działań, tak jak powiedziałam, przede wszystkim w środowisko biologiczne, dlatego że to no, doprowadza do natychmiastowych wysiedleń, tak? To doprowadza do paniki w miastach i tak dalej. Policzono też, jaka byłaby śmiertelność, za chwilę jeszcze jedno zdanie powiem i skończę tę listę niepokojących rzeczy, no ale gdyby na przykład zhakowano system energetyczny i pozbawiono wielkie miasto, nie małe, ale wielkie miasto prądu, to w krótkim czasie może umrzeć nawet 10% ludności, bo to jest panika, oczywiście brak dostępu do lekarza, do wody, tak, do żywności i tak dalej. Więc, ale co bym chciała powiedzieć, bo to wydaje mi się bardzo ważne, że zalecanie poczucia bezsilności, bezradności, zalecanie fatalizmu jako właściwej, czasami nawet filozoficznej postawy, jest wielkim błędem. Fatalizm jest i powiedziałabym ideologią. Fatalizm to jest część tego kryzysu. Fatalizm to jest część tego kryzysu. Poczucie bezsilności to jest część tego kryzysu. To nie jest opis położenia, w jakim się znaleźliśmy, tylko my jesteśmy częścią kryzysu. Tak? Nasze nastawienie, brak wiary,
brak podejrzliwość, czasami zresztą uzasadniona. Tak? Ale to jest co innego niż to odcinanie się, prawda? Bo wiesz, jeszcze wrócę do tego odcinania się, ono w przypadku takich na przykład dzieci właśnie, które nie mają pomocy lekarskiej, psychiatrycznej, a tu jest takie zagrożenie, takie zagrożenie, takie zagrożenie, no to jakkolwiek by powiedzieli lekarze, że to takie zasztywnienie się to jest po prostu złe, no okej, jest złe, ale jest lepsze niż bycie narażone na tyle po prostu niebezpieczeństw, po prostu, na które się otwiera po prostu. No to zastygnięcie to jest taka taktyka, którą stosują niektóre zwierzęta, znieruchomieć, prawda? Tak. Ale nie wiem, czy w przypadku nas się to też sprawdzi. Ja mówię nie o fizycznym zastygnięciu, tylko rozumiem pani, to, tak? Co się, tak, oczywiście, to co najczęściej się obserwuje, to co się najczęściej obserwuje, to jest albo wycofanie się, a kiedy dochodzi do spotkania, to wtedy jest to bijatyka, czyli tego kontaktu albo nie ma, albo jest on niesłychanie intensywny. Stąd taka brutalizacja też relacji w szkole, za co dzieci nie są odpowiedzialne, ale na czym jakby trudno też odpowiedzialność za to przekazać po prostu nauczycielom, tak? No widać, że ja powiem nawet więcej, można się też martwić o lekarzy. Z tych informacji, które mam z innych krajów, z Wielkiej Brytanii zwłaszcza, ale także z Francji, wynika, że lekarze są bardzo wypaleni, tak? Czyli wypalone, wyczerpane osoby przychodzą do wypalonych ludzi wyczerpanych, stąd czasami, ponieważ stało się to tak powszechne, że przychodzi ktoś i mówi, mam depresję, więc trudno się dziwić lekarzom, że zaczynają reagować dosyć mechanicznie na to, ponieważ nic innego nie słyszą, sami też mają dzieci, są wypaleni. Protestował personel i w Wielkiej Brytanii medyczny, i we Francji, pielęgniarki strajkowały, i ich postulatem było jedynie dofinansowanie szpitala. Niektóre z nich odeszły, powiedziały, że ich praca zaczyna się zmieniać w maltretowanie pacjentów. Tak? Chciałabym powiedzieć o tym, że to jest taka sytuacja, w której no, wszyscy jesteśmy jakoś uwikłani, tak? I widzimy na przykład personel medyczny jako ludzi, którzy powinni pomagać. No ale to nie jest tak, że lekarze nie chorują, tak? Bo wtedy wszyscy byśmy się wybrali na studia medyczne, gdyby ta profesja gwarantowała odporność na choroby. No tak, no to więc mamy kryzys systemowy. Kryzys systemowy na kontynencie, gdzie mamy organizację, większość tego kontynentu zrzeszającą, czyli Unię Europejską, która wspaniale zajmuje się tym, czy wejście do komórki ma być do wszystkich takie same, czy do jednej może być inne. Na ten temat było bardzo wiele lat dyskusji i wielki sukces, bo uznano, że będzie jedno wejście do komórki. To jest bardzo ważny problem, bardzo ważny problem. A czy kondycja właśnie społeczeństw i takie wypalenie, czy to nie jest może chociaż w połowie ważne, żeby się tym zająć systemowo, jak to jest kryzys systemowy, to żeby się właśnie tym systemowo zająć, bo rzeczywiście to na przykład mnie to niepokoi najbardziej z tego, co... Bardzo dobrze, że pan podnosi tę kwestię, dlatego że to, co właśnie niepokoi w Polsce, to, że problemy, które powinny być właśnie nie tylko w Polsce, ale systemowo, jak pan mówi, rozwiązane w całej Europie, rozpadają się na jakieś drobne kwestie, które skądinąd też nie kończą się sukcesem. Ja przypominam, że od kilku lat znosimy zmianę czasu w Europie, prawda? Tak. I źle znosimy. Ja myślę, że jeśli chodzi o Unię Europejską, tu odniosę się do takiej naszej tożsamościowej kwestii, to nam jest trudniej mówić o problemach Unii Europejskiej z funkcjonowaniem, z działaniem Unii Europejskiej z tego powodu, że my doświadczamy
tego akcesu jako awansu cywilizacyjnego. Myślę też, że w dużej mierze ta mglista idea klasy średniej w Polsce opiera się, związana jest właśnie z przynależnością do Unii Europejskiej, prawda? Podczas gdy mamy do czynienia raczej z symulacją klasy średniej. Bardzo ale ciekawe. To bardzo ciekawe rzecz, którą pani to powiedziała, dlatego że z tego nie mamy w ogóle normalnego stosunku do Unii, bo jedni mają właśnie poczucie awansu, a inni poczucie pogardy. Nawet degradacji. Tak, bez żadnego stycznego punktu z politykami jednej i drugiej strony utrzymującymi w tym, a nie starającymi się jakoś połączyć. To... No widać to nawet teraz w braku w zasadzie, w braku relacji z tego, co się dzieje we Francji, mimo że wiele osób naprawdę jest ciekawych, co tam się w istocie dzieje. Widać, że nie wykształciła się Solidarność, prawda? Więcej zdecydowanie pisze się w Niemczech o Francji. To naprawdę jest przełomowy moment. Jeśli będzie okazja, to o tym powiem. A można? Tak rzeczowo, tak oczywiście, to poproszę. Zaraz powiem. Naprawdę przełomowa rzecz się wydarzyła. Krach symboliczny, można powiedzieć. Myślę, że gdyby tak rzeczowo tak po prostu się tym zająć, to powiedziałabym, że problemem jest to, że jeżeli spojrzymy na statystyki, to Unia Europejska ma słabe wyniki, jeśli chodzi o inwestycje publiczne. Czyli to znaczy, że traci pewne kompetencje, prawda? To tak jak na przykład lekarz z jakiegoś powodu przestaje wykonywać przez kilka lat, pięć chyba, swój zawód, to musi odnowić, prawda, uprawnienia, no bo zakłada się, że trzeba praktykować, żeby na bieżąco się uczyć, edukować. Więc to jest bardzo niepokojące. Znaczy u beneficjentów tych nowych państw, no miała te inwestycje. Rozumiem, że pani mówi o inwestycjach w krajach już starszej Unii, tak? To też widać, że w wielu krajach zachodnich nastąpiło wyczerpanie używalności tych inwestycji, jak metro, kolej, które były podejmowane do lat 70. To są też surowce, prawda? Metro. Metro paryskie znacznie gorzej funkcjonuje niż kiedyś i nie tylko metro. Poza tym no, zamyka się przychodnie, taka jest prawda. Zamyka się przychodnie, zamyka się szpitale, klasy są coraz liczniejsze, nauczycieli, ponieważ nauczyciele uciekają z pracy, podobnie jak w Polsce, więc w ciągu 30 minut przeprowadza się rozmowę z castingu, jak się śmieją Francuzi, bo edukacja miała dla nich bardzo duże znaczenie, więc i był to system, który świetnie kiedyś funkcjonował, więc widać, że jakby zamarła i w Unii Europejskiej, i w krajach poszczególnych Unii Europejskiej zamarła, czy utracona została sprawność w inwestowaniu publicznym, czyli w tym wszystkim, co opierało się na idei wzajemności właśnie. Na czym polega ten krach symboliczny? Polega na tym, że coraz bardziej absurdalne pojawiają się to wydarzenie, o którym powiem za chwilę, przelało chyba, to była ta ostatnia kropla, jak to się mówi, a mianowicie nie można nosić garnków na ulicy, jest surowy zakaz, każdemu, kto ma garnek przy sobie, ten garnek zostanie skonfiskowany i sprawdza się obywatelom i obywatelkom zawartość toreb, plecaków. No to tak brzmi trochę jak z niektóre prawa w Stanach Zjednoczonych tuż na początku uchwalone, a w najbardziej takich południowych Stanach zostawione jeszcze, także nie można trzy razy podskoczyć i klasnąć coś takiego w tym stylu. Tak? No, niektórzy Francuzi postanowili, że ponieważ nie można hałasować garnkami na ulicy, bo był to protest zwany kaseroladą, ponieważ nie można mieć przy sobie rondli, konfiskuje je policja bądź żandarmeria, to Francuzi postanowili, że będą hałasować garnkami
w domu, będą to nagrywać na telefonach i będą włączali po prostu nagrania poczynione w domu, prawda? Więc to jest jedno, tak, takie poczucie absurdalności, trochę to niestety przypomina zarządzanie pandemią, to w Belgii pamiętam, tak było, że przy stoliku mogły siedzieć 4 osoby, z piwem w ręce 8 osób, ale do metra można było iść tylko dwójkami. Prawda? W ramach, tak. Ale a w Polsce do lasu nie można było pójść? Tak. Bo sarną czy z dzikiem, prawda, jakieś relacje. Elity polityczne wykazały się naprawdę dużą pomysłowością, ale też gdyby potraktować to trochę inaczej, właśnie tak systemowo, tak, to pierwsze, co się rzuca w oczy, to brak kompetencji. Druga kwestia to taka podejrzliwość, że nie tylko elitom brakuje kompetencji, ale brakuje władzy, woli politycznej, no i rodzi to podejrzenie, że państwa przegrywają jeszcze jedną wojnę, wojnę z korporacjami, tak? To, co w tej chwili we Francji się dzieje, to jest częściowo, mam tutaj na myśli prowincję, to jest związane właśnie z próbą powstrzymania albo likwidacji przedsięwzięć korporacyjnych związanych z takim intensywnym rolnictwem, pozbawiającym innych wody, a ostatecznie także gruntów, prawda? Czyli jest to forma wywłaszczenia. Podobnie że zresztą jest i w Belgii, i w Holandii, trochę o inne tam kwestie chodzi. Więc z tego powodu jest to niepokojące i wydaje mi się, że na tym polega przynależność do Unii Europejskiej, tak? Poczucie podmiotowości, żebyśmy mogli mówić o tym tak, jak mówią Francuzi, Niemcy, Hiszpanie. Jakby to jest to, z rozmów z moimi kolegami i koleżankami też wiem, że to jest to, czego się oczekuje od nas, większej właśnie, aktywności. Właśnie. Chciałem spytać, czy jest szansa na jakąś międzynarodówkę, czy może kontynentalne jakieś spotkanie po prostu ludzi nie będących urzędnikami ani politykami, tylko po prostu nie trzeba być od razu wizjonerem, ale żeby wiedzieć, że za ileś lat tutaj przyjdą uchodźcy z zupełnie innego powodu niż dotychczas, nie za chlebem, tylko za wodą, a nie za chlebem. Te wszystkie rzeczy, o których pani mówi, no jeśli nie ma rządy lokalne nie spełniają oczekiwań, Unia nie spełnia oczekiwań, no to może trzeba jakieś, nie wiem, ratunkowe ciało bijące na alert, po prostu złożone z ludzi, no, specjalistów różnych dziedzin. Taki pomysł, ad hoc wymyślony, nie? Ale coś trzeba robić. No. Myślę, że to, czego najbardziej potrzeba, bo ekspertów jest mnóstwo, to, czego najbardziej, i ostatnie wszystkie rządy odwoływały się do. Ale żeby skanalizować, żeby to jakoś inteligentnie skanalizować. Myślę, o tym że mówię, to, czego potrzeba, tu pan od tego zaczął, że czuje się pan nieswojo, bo ja będę mówiła, jakichś pojęć będę używała i tak dalej dla francuskiej tradycji. Typowe jest zupełnie inne przekonanie, a mianowicie wiara w to, że ludzie mają równą inteligencję, tak? Po prostu robimy różne rzeczy. Myślę też, że nasze doświadczenie jest wykrzywione mocno, ponieważ nawet we Francji, nawet w prywatnych mediach, które naprawdę są przedmiotem kontestacji, tam może się pojawić śmieciarz, może się pojawić ekspedientka, może się pojawić kierowca. Ja jak rozmawiam ze studentami, studentkami, no wszyscy są zaskoczeni, jak to możliwe, że śmieciarz dyskutuje z politykiem, dyskutuje z dziennikarzem. I myślę, że to, czego jest, co jest potrzebne i powód też, dla którego mieliśmy poczucie tego awansu cywilizacyjnego,
w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej, to jest właśnie upodmiotowienie ludzi, zwykłych ludzi, tak? Bo widzimy, że jeżeli śmieciarze przestają pracować, to nie istnieje nawet żaden miliarder, który mógłby mi pomóc w tej sytuacji, tak? Albo przestają jeździć kierowcy, to po prostu nie jadę do pracy. Nie ma leków, to tak, więc to, co jest potrzebne, to bez wątpienia upodmiotowienie społeczeństw, bo można odnieść wrażenie, że jeżeli chodzi o pandemię, następnie wojnę, kryzys wojenny i wreszcie teraz no, kryzys ekologiczny, który się ujawnia w taki sposób dosłowny. Ja nie chcę nawet dyskutować, bo przecież ja też nie mam, ja bym musiała mieć wykształcenie, są klimatolodzy, geolodzy, no ale jeżeli widzę, słyszę, że dowozi się kolejny już tydzień wodę, prawda? I to są ciągle te same regiony i one się poszerzają. Jeżeli słyszę, że zbiory w Hiszpanii w tym roku będą mniejsze, nie o 10, 20, 30%, ale o 60% i że te zmiany są nieodwracalne, tak? Bo to nie jest tak, że po prostu brakuje wody, ona potem będzie, tak? To są zmiany nieodwracalne, strukturalne. Więc wydaje mi się, że to, czego od dawna zresztą oczekują społeczeństwa europejskie, to jest upodmiotowienie. No tak, ale we Francji z tradycji francuskiej ono istnieje. No, w wielu krajach tego nie ma. Jest. Myślę, że odwołam się tutaj do tej książki Red Teamu, która przewiduje przyszłe wojny. Tam między innymi przewiduje się, że zaczną powstawać inne wspólnoty, co ciekawe. No właśnie, to właśnie chciałem spytać, ale wspólnoty. Ja myślę, że kluczowe znaczenie będzie miało tutaj odzyskiwanie wzajemności. Wydaje mi się, że z rozmów z kolegami, koleżankami z Polski, ale przede wszystkim z Francji, widać takie dążenie do tego, żeby zastanowić, na przykład ostatnio zastanawialiśmy się, czemu tak naprawdę służy i kto wykorzystuje tę wiedzę, jeśli jesteśmy zapraszani, prawda? Czy karmiona jest sztuczna inteligencja? Czy ktoś... Mam nadzieję, że am dzisiaj zrobi po naszym programie i dużo dobrego nowego. No, że pójdzie spać, prawda? Się naje i pójdzie spać. Więc jest pewien niepokój, prawda? Czy na przykład jakieś zespoły są korporacje, które się wynajmuje do tego, żeby przeprowadzały kampanie wyborcze. Tak. Więc jest taka praca, która jest bardzo nużąca, żmudna, wymagająca czasu, zaangażowania, jak badania, które się robi czasami, na przykład ja akurat nie robię badań, ja sobie po prostu czytam. Natomiast mam kolegów, którzy robią kilka lat badania i potem tak przedstawiają te wyniki, co z tym dalej się dzieje tak naprawdę. Więc widać... Widać niepokój co do tego, ja bym to nazwała właśnie niepokojem, co do... Nie co do tego, kto jest dobry, kto jest zły, tylko niepokój co do tego, kto jeszcze pamięta sens wzajemności. Zaznaczenie, nie słowo. Tak? No, słowo można sobie w słowniku znaleźć, ono jest objaśnione, ba, można znaleźć dużo synonimów, też solidarność, jak pan powiedział, i tak dalej. Kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt. Chodzi o coś innego. Nie jest to kwestia tego, kto jest dobry, kto jest zły. To jest kwestia tego, tak bym to porównała, dziecko jak jest głodne, to zaczyna płakać. I nie da się mu wytłumaczyć, że za 20 minut będzie. Tak. Nie zna się na zegarze, nie wie, co to jest przyszłość. 20 minut, co dopiero przyszłość. Ona nawet nie wie, co jest 10 minut. No. Więc w socjalizacji dzieje się coś bardzo tajemniczego i magicznego. Pojawia się rozumienie sensów niezwiązanych z przedmiotami,
tak? Pojawia się zdolność do wyobrażania sobie, tak? Na przykład właśnie przyszłych stanów, przyszłej rzeczywistości, tego, jak zareagują inni ludzie. I myślę, że w tej chwili, tak, te masowe też depresje biorą się z tego, że traci się poczucie sensu przyszłość. Słowo jest w słowniku, ale co to jest? Czy znaczy to, że słowo wzajemność może być niedługo częściej używane? Możemy mieć taką nadzieję, że to będzie jakimś słowem przyszłości? Ja mówię w tej chwili, podaję wyniki swoich badań. Ja inaczej badam, prawda? Posługuję się pewnymi kategoriami, odwołuję się do modeli, zestawiam je, staram się, żeby to zachowywało swoją konsekwencję. To znaczy nie dostawiam... To pani ma taki warsztat jak wnętrze sztucznej inteligencji. Naprawdę, to jest dokładnie to, ona to robi. Ona się na mnie wzoruje. Stara się wzorować. Tak. Chodzi o to, tak, to jest nieistotne, bo to jest takie szkolne bądź szkolarskie. Chodzi o to, żeby jak mi czegoś brakuje, to nie dostawiać jeszcze jednej nogi, prawda, jakiejś protezy, tylko to ma być pewien model, w którym są części naprawdę do siebie pasujące, a nie zbierane. Prawda? Nie może być to taki brikolaż, który pożyje 30 minut, tak? Nie dobiera się tak na oślep wyjaśnień. Więc powiedziałabym, że z moich badań wynika, że to staje się krytyczną kwestią. Kwestia wzajemności. Kto jeszcze pamięta, tak jak w filmach czasami sensacyjnych, hasło, prawda, trzeba podać, albo w filmach science fiction poznać obcą cywilizację, która wcieliła się w człowieka. Kto jeszcze zna pojęcie sens wzajemności? No zaczynamy, widzowie nasi, sądzę, że dzisiaj już kilka razy usłyszeli to słowo, więc ja wróżę, że jest szansa na to, że na tym można by oprzeć. De facto słowa są wszystkim, prawda? No bo to, co mamy tam gdzieś tam bez użycia ich, no to tego nie mamy. Słowa to jest nasza wewnętrzna, duchowa, moralna anatomia. Tak jak ludzie są wypełnieni jakimiś narządami. Dla lekarza jest to oczywiste, dla nas też. Coś słyszeliśmy. Tak. To socjologię interesuje to, jakimi ideami jest wypełniony człowiek. Dobrze, podoba mi się ta idea. I teraz jeszcze wrócę w związku z tym do tych nowych jakichś inicjatyw, czy nowych możliwych porozumień, czegoś takiego, jakie pani... To kurczę, to zgadłem, że coś takiego... Mi tak chodziło po głowie, że coś takiego jest potrzebne po prostu, a to się okazuje, że nie tylko ja tak myślę. Myślę, że wiedza o tym, że potrzebna jest solidarność, że człowiek kiedy jest sam... Nowego rodzaju organizacja jakiegoś, jakaś po prostu poza dotychczasowymi. One mogą, ona nie musi wykluczać tych dotychczasowych organizacji, ale po prostu, żeby było tak, że jest robione to dla nas wszystkich w najważniejszych celach po prostu. W dodatku jeszcze robione tak, żeby to nie było przykre i nudne, tylko przyjemne i wróżące, że da sukces, bo tylko coś takiego może w tych czasach popowych dać rezultat. Myślę, że tu trzeba być realistą. Myślę, że to, że ludzie deklarują, że są wypaleni, to jest ponad 70%, albo są w depresji, albo widzą jakieś niepokojące objawy u swoich dzieci. 70% w jakim kraju? W Polsce czy w Francji? W Polsce. We Francji też akurat. Mhm. Tak, to mniej więcej tak, czyli zdecydowana większość. Ostrzegałabym też, żeby nie mówić, że to jest taka kultura terapeutyczna. To się odnosi zupełnie do czegoś innego. Cały czas się usiłuje tak manipulować sensami, bo póki jest 7 osób w depresji, no to wtedy mają depresję. Jak 70%, może sobie coś wymyśliliście, prawda? No jak taka osoba, która jest w depresji, ma udowodnić, że ma depresję, czym udowodni mi, że jesteś w depresji. Jak się zabijesz, to ci uwierzę, prawda? Więc kultura terapeutyczna, to określenie, czy kultura indywidualizmu odnosi się
do tego, że kryzysy systemowe czy kryzysy społeczne są przekazywane jednostkom. W ostatnich latach słyszeliśmy o tym, że się dzieli tort, tak? Że tort będzie większy, każdy dostanie swój kawałek tortu. Jak będzie wzrost, to każdy więcej dostanie. Ale ja bym powiedziała, że w tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją, że ktoś usiłuje podzielić piekło. Każdy ma wziąć kawałek tego ognia, tak? I ma się z nim uporać. Rzecz jasna, jest to niemożliwe i bardzo niebezpieczne. Więc trzeba się, tak jak jednostki się nawołuje do tego, żeby się skonfrontowały z tym, co naprawdę czują, co z nimi jest, no to trzeba by też jakby systemy skonfrontować ze sobą, a widzimy, że sytuacja nam raczej nie sprzyja. To nie jest tylko sytuacja Polski. Prawdę mówiąc, trudno mi powiedzieć, może kwestia proporcji, chociaż taka serolada i zakaz wychodzenia na ulicę z garnkiem, myślę, że jest, prawda? Myślę, że nas nigdy nie spotka, ale myślę, że kampanie wyborcze bardzo dobrze pokazują, że jesteśmy jakby zabawiani, można tak powiedzieć, wrzuca się nam jakby do kojca zabawki, tak, masz, kłóćcie się o to, czy dzieci mogą chodzić do spowiedzi, kłóćcie się o to, czy eutanazja, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Bierzcie i kłóćcie się z tego wszystkiego. Są to niebezpieczne TAO. Na przykład właśnie taka można powiedzieć, taki rytuał parareligijny się wykształcił. Jakby społeczeństwa pakowano nie tylko na czas kampanii, ale w czasie to widać. U nas na przykład kampania właściwie się nie kończy, no bo to już trwa, tak. Skończy się, to będzie prezydencka, więc to też... Tak, więc... Społeczeństwa są wsadzane do kojca, wrzuca się tam coraz bardziej niebezpieczne zabawki, żebyśmy się tym bawili. One są naprawdę, mogą być niebezpieczne, tak? Oczywiście, że trzeba porozmawiać o eutanazji, tylko czy moment, kiedy akurat drastycznie spada szacowana długość życia i kiedy zamykane są szpitale, kiedy leki są coraz droższe, a niektórych nie ma, czy to jest dobry moment? Prawda? Bo kiedy do kogoś idziemy z wizytą, tak, to wiemy, jakich tematów lepiej teraz nie podnosić, albo może nawet nigdy. Po prostu to nie jest dobry moment, więc można powiedzieć, właśnie dlatego powiedziałam, że pole polityczne albo te korporacje, które przygotowują kampanie wyborcze, no, podrzucają te niebezpieczne zabawki i to jest być może powód, ponieważ ja już unikam, zgodnie z tym, co przewidział Red Team, nowe wspólnoty, między innymi powstaną wśród tych ludzi, którzy zupełnie odłączą się od mediów, przestaną myśleć tymi kategoriami, przestaną reagować. A już są tacy, wie pani, kim są ci, którzy to otworzą? Ci, którzy to stworzyli, te wszystkie największe koncerny technologiczne, właśnie ich dzieci mają zabronione, to jest dla mnie jakieś, no nie wiem, jak to nazwać. Oczywiście, że tak. Ja moralnie nie wiem, w jakich kategoriach to potraktować. Powstaje nowe społeczeństwo, w którym relacje są dla elit, a dla zwykłych ludzi są maszyny. I nie chodzi tylko o sieć, choć to też, no na przykład niedawno pojawiła się taka gra zazielenianie świata. Zobacz, jakie to proste. Gra, która polega na tym, że się rekonstruuje właśnie bioróżnorodność. Ale też w komórce, tak? Ale połączone z rzeczywistością jakoś? Czy nie. Nie. To jak farma, jak karmienie krówki. Po co ludziom rzeczywistość? No co by mieli z nią zrobić, tak, prawda? No tak. Jakby ją dostali, to by ją na pewno zepsuli, zgubili, zniszczyli, prawda? Lepiej nie. Więc nie, to jest realny scenariusz i tutaj nie dotyczy to tylko sztucznej inteligencji. To nie tylko o to chodzi. Chodzi także o to, tu jako socjolog, który zajmuje się psychoanalizą społeczną, czy socjoanalizą powiem, tutaj chodzi także o to, o czym już mówiliśmy, a mianowicie o to, że my posługując się tymi
tą etyczną komunikacją, która każe mi powiedzieć, zapytać, jak się pan z tym czuje, tak? Sami trochę staliśmy się androidami, tak? I ponieważ już o tym rozmawialiśmy, to pewnie nieswojo się pan czuje. Nie, poczułby się pan nieswojo, gdybym zapytała pana, jak się pan z tym czuje, co ja mówię, tak? Więc to umaszynowienie w perspektywie, czy automatyzacja, to jest fantazja, która pojawiła się w Europie w taki systemowy sposób w XVIII wieku. To w tym sensie to nie jest nic nowego, a że roboty nas nie zastąpią, to każdy, kto pracuje, dobrze wie, że jak pracuje, to słyszy, że mogę ciebie, masz mnie słuchać, podwyżki nie dostaniesz, bo mogę ciebie zastąpić robotem i będzie po pracy, ale jak się poprosi o urlop, to wtedy szef krzyczy, a ja nie mam nikogo na zastępstwo, prawda? Więc o to się lepiej nie martwić, raczej niepokoi mnie po prostu automatyzacja. To nie przypadek, że pojawia się nostalgia, melancholia, celowo używam tych staromodnych określeń, bo one odnosiły się do całych społeczeństw, bo melancholia, depresja przypomina nam o tym, że mamy wnętrze niemechaniczne. I wspólnota ludzi odciętych od... Że mamy prawdziwe wnętrze, więc jest to forma oporu, tak, zawsze, no nie przypadkiem na koniec pozwolono zapadać na melancholię tylko poetom i burżuazji. Reszta to po prostu się leniła, reszta to była leniwa. Ale ten taki statek, który sobie wypływa na 3 miesiące gdzieś w Wielkie Morze, gdzie nie ma internetu i no to właściwie to może być taka społeczność. Przewiduje się, ja myślę, że zostaniemy na różne sposoby, możemy stracić internet, może być to atak hakerski po prostu, tak, ale to nie byłoby dobre, bo oczywiście to może dotyczyć szpitali, no tak, za dużo śmiesznych rzeczy, tak, panikę. Zawierzyli. Natomiast tak, mówi się o tym, mnie wydawało się, jak pierwszy raz czytałam ten esej, wydawało mi się to dosyć naiwne, może dlatego, że sama nie jestem w sieci, tak, ale wydawało mi się to naiwne, że nowe wspólnoty będą powstawały wśród ludzi, którzy nie korzystają z tych tak zwanych nowych technologii i że te nowe wspólnoty będą przeprowadzały kuracje odwykowe. Powiem pani tak, pani profesor, że miałbym na pani miejscu lekkie obawy, bo może będzie jak z powstaniem listopadowym, gdzie się zebrali ci, co chcieli się powstać, ale nie mieli przywódcy i do teatru poszli generała, żeby wyciągnąć go, bo nie mają przywódcy, więc pani tak samo może okazać się, że pani powiedziała, że pani nie ma w sieci. Tutaj pomysł, żeby powstała taka wspólnota. Nie znajdą, kto to mógłby być przywódcy, bo panią przyjdą, że pani nas powiodła. Nie wydaje mi się, bo właśnie wydaje mi się, że to jest zły pomysł. Pan też tak mówił. Zły pomysł z tego powodu, że przywódców jest aż nadto, przebierają nogami, żeby zajmować funkcję, bądź przywódców, przynajmniej przywódców życia poza sieciowego aż tak bardzo dużo nie znam, ale tak poważnie mówiąc, to wydaje mi się, że jak ja byłem mały i w Chartyce nie byłem, ale w Zuchach byłem, no to trzeba było dość dużo zrobić, żeby się oderwać od tego życia typowego dziecka z miasta, prawda, że tutaj jakąś finkę trzeba było mieć, sprawność zdobyć, do lasu pojechać, no. Jakieś tam rzeczy trzeba było zrobić. Ale a teraz już po prostu nie mieć, po prostu nie mieć sieci. Są już wspólnoty, które same wznoszą budynki i wsie. Ja wiem, oczywiście, że ja to wiem. Mówię o Europie, tak. Mówię, prawda? Nie, ja oczywiście, że ja wiem. Tylko ja mówię teraz jakby o programie minimum takiego harcerstwa współczesnego, czyli po prostu wyjdź z sieci i żyj bez niej. I to już jest po prostu naprawdę no, pewnego rodzaju, powiedziałbym, no nie powiem przy pani, że to jest jakaś. W każdym razie, że jest to jakieś życie na krawędzi, prawda? Niemalże bez sieci dla tych, którzy przez 20 lat czy 30 byli tego przyzwyczajeni. Także moim zdaniem to może być ciekawe. Że to może być w niektórych przypadkach o wiele mniej bolesne niż się wydaje.
dlatego że... Tylko syndrom odstawienny tylko musi być przebyty, być tak? Może niektórzy, natomiast jak zabraknie wody, to raczej się będzie szukało nie telefonu, tylko wody. Ale to, co dochodzi mnie, prawda, co się dzieje w Polsce, jeśli można tak powiedzieć, to znaczy mam na myśli to, że nie śledzę na bieżąco wydarzeń, to uderza mnie powtarzalność. Mam wrażenie, że słyszałam to, że słyszę to co kilka lat, prawda, co cztery lata, że to jest ten sam zestaw, te same podziały, te same tematy, problemy, oskarżenia. Tak więc widać, że właśnie na tym polega ta mechaniczność. Tak? To jest ten moment, kiedy jakby jesteśmy częścią tego urządzenia, bo tak to sobie wyobrażamy, jesteśmy my i tam gdzieś jest ta sztuczna inteligencja, która patrzy, zbiera i tak dalej. Ale wyobraźmy to sobie inaczej. Że to my jesteśmy częścią tego urządzenia, tak? Dostarczamy treści, materiału. To jest bardzo dobrze powiedziane, tak samo jak wszystkim narzekającym na Unię Europejską, to my jesteśmy Unią Europejską. Narzekającym na Kościół, na hierarchów, to wy jesteście Kościołem, więc dokładnie. To trzeba tak na to patrzeć. No więc właśnie, ponieważ tu jesteśmy, no to trzeba odzyskać, to znaczy używać tej podmiotowości, tak? Przede wszystkim używać tej podmiotowości i nie zgadzać się na to, żeby na przykład europosłowie używali swojej funkcji do tego, żeby komentować politykę krajową. No, siedzi przez tydzień w Brukseli, przyjeżdża na niedzielę i idzie do kawy na ławę, żeby... I mówi, że o nas źle mówiono, prawda? A tak. Francuski eurodeputowany mówi, o nas źle w Brukseli. Ale rzadko kiedy on się zajmuje Europą. Siedzi i coś tam, jedna pani, drugiej pani, co to powiedział ten, co to powiedział tamten. No więc, tak, to jest dziwaczne. To dziwaczne. Jest ten element sztuczny. Dlatego mówię, my jesteśmy częścią sztucznej inteligencji. Tak, to, że zgadzamy się na to, żeby... No, krótko mówiąc, prawdę mówiąc, nie wykonywali swoich obowiązków. To nie może być tak. Ja pamiętam zresztą ze studentami, kiedyś zrobiliśmy taki eksperyment. Wysyłaliśmy zapytania do europosłów. Polski żaden nam nie odpowiedział. Pierwszy odpowiedział nam chyba europoseł niemiecki. Tak? Więc to jest bardzo potrzebne, dlatego że brak zaufania, jeśli chodzi o kryzys ekologiczny i przemyślenie naszego współistnienia, to potrzebujemy zmiany. To znaczy na pewno ten sposób wprowadzania transformacji. No właśnie, pani powiedziała jakieś, tylko nie pamiętam, czy to były pani słowa, czy cytat, ale że Zachód powinien się zredefiniować, jakby na nowo. Tak, na nowo, przemyśleć tak, się. Tak, tak. Zdecydowanie przemyśleć się. I właśnie w jakim kierunku? Czy po prostu powinien pomyśleć w jakim kierunku, ale czy też pani powiedziałaby w jakim? Pierwsza rzecz, która się narzuca, to było bardzo mocno widać bezpośrednio po inwazji Rosji na Ukrainę, to, że kraje zachodnie obmyślają strategię, wprowadzają sankcje i w ogóle z nikim nie rozmawiają. Tak jakby to było naturalne, że kraje północnej Afryki po prostu się dołączą. Prawda? No jest to przejaw nie tylko dominacji, ale lekceważenia. No i trudno sobie wyobrazić. I nieinteligentnego spatrzenia sprawy, tak naprawdę. Nawet jeżeli można się dziwić, prawda, wyborom krajów afrykańskich czy południowoamerykańskich, no to trzeba to sobie przełożyć, tak, na inną historię polityczną i wtedy to zrozumiemy. Więc tu było widać taką wyniosłość, która skądinąd, jeśli można tak powiedzieć, w tym miejscu, między nami mówiąc, nie znajduje po prostu podstaw. Tak? Nie znajduje po prostu podstaw, bo widzimy, że jak mamy podobne problemy, to nie radzimy sobie wcale lepiej. Były również takie ciekawe dla mnie badania, w których zbadano słownik naukowców w ostatnich latach.
Tam pojawia się ulepszenie, poprawienie, maksymalizacja. Widać, że to jest bardzo skromnie określony program. Tak, że przełom, jakąś nie ma granicę. Przełomu, tak? Tak, nie ma przełomu, nie ma takiej umiejętności odwracania sytuacji, tak? Nie ma takiej umiejętności otwarcia na jakieś kompletne nowości, prawda? No bo to tylko bardziej. Każda z tych rzeczy, o których pani mówi, profesor, to jest sposób to tylko bardziej. Nie ma cały czas kontaktu z rzeczywistością. Tak? Nie ma kontaktu z rzeczywistością. Raczej to są ten projekt transformacji energetycznej. Przecież już sam sposób wprowadzania tego programu budzi nieufność. Jest odgórny. Ja bym chciała widzieć też i wyliczenia. Jeśli nie chce być włączonym, prawda? Nie wiadomo kto, kiedy postanowił, czy są zabezpieczone te surowce, gdzie będzie produkcja i tak dalej. Więc widać, że także elity polityczne działają bardzo mechanicznie. Dla mnie najgorsze jest w tym to, że po prostu nie wiem, czy to jest dobrymi chęciami piekło murowane, bo można mieć tutaj wątpliwości co do tych dobrych chęci. Mianowicie, że jeśli ktoś się za to bierze w ten sposób, to tej rzeczy robi złą robotę po prostu, tak się zabierając za to, dlatego że po prostu ta rzecz jest bardzo istotna. Ten cały Fit for 55, prawda? Ale jeśli tego nie ma, jeśli się Polskę traktuje właśnie tak jak w sprawie wojny z Rosją, nie wiem, Afrykę czy Brazylię, że muszą i oczywiste, tak samo my musimy to przyjąć oczywiste, nie ma jakiejś takiej wciągnięcia ludzi, no po prostu takiego, żeby to było, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że to jest, bierzemy w tym współudział. Że musimy podzielać. No to całej tej historii robi się dużo gorzej niż przed zaczęciem robienia. Tak, że musimy podzielać tę rzeczywistość, tak, oczywiście, o wiele gorzej, ale tym bardziej, że kraje zachodnie mogły być na to naprawdę przygotowane. I kiedy się mówi wojna ekonomiczna, która zaczęła się, jakby plany, pewne zamierzenia było widać już od 2010 roku, chyba trzeba powiedzieć. Potem oczywiście prezydentura Trumpa dobrze to pokazała. Można mówić wojna ekonomiczna, mając na myśli, to nie jest jeszcze trzecia wojna światowa, prawda? No wojna ekonomiczna po prostu. No ale wojna ekonomiczna naprawdę może pozbawić wielu życia, tak? To jeżeli mówimy wojna hybrydowa, tak, to chcę przypomnieć, że to naprawdę nie są, tu nie chodzi o czołgi, tu chodzi o infrastrukturę, tu chodzi o solidarność społeczną, tak, bo z tego co słychać, to raczej każdy układa swój plan, jak uciec z Polski, tak, samochód duży, w którą stronę uciekać, odnawiają ludzie relacje, znajomości, bo mają kogoś w Niemczech czy pani, Hiszpanii. Pani kiedyś powiedziała, tak, pani niesamowitej takiej wymianie zdań ze swoimi studentami, jakby przyszła jakaś apokalipsa, czy jakieś nieszczęście, to co wtedy? Pamięta tak. Pani, co powiedzieli? Tak, no wszyscy uciekli, wszyscy mówili, że trzeba mieć wygodne buty. Tak, więc my wiemy, dlatego, właśnie dlatego mówię, tak, uważam, że jakkolwiek w Polsce trudno może liczyć na takie dobre przyjęcie, dlatego mówię o równości inteligencji. Ci ludzie doskonale przewidzieli, prawda, że może nie być, benzyny, tak? Że może niekoniecznie bezpiecznie będzie się poruszać drogami. Wprowadza się już skądinąd w tej chwili we Francji, właśnie w ostatnich dniach ukazał się przepis, który wprowadza możliwość nadzorowania społeczeństw za pomocą dronów. I tam jest kilkanaście chyba okoliczności, bardzo dużo, pozwalających na to, żeby państwo w ten sposób kontrolowało obywateli, zapewniało im bezpieczeństwo. Tak, tak. Więc widać, że tak, widać, że chcę powiedzieć w ten sposób, że mówiąc w skrócie, te nowe technologie wypełniły nas pewnym wnętrzem, pewnymi wyobrażeniami dotyczącymi możliwości, granic, tego, kim jest inny człowiek. Warto się tego pozbyć w jakiś sposób.
Można poczytać jakieś książki historyczne, XVII wiek na przykład wtedy, kiedy albo na przykład z czasów wojen napoleońskich, bo właśnie wtedy ta diagnoza melancholii była taką diagnozą, nikt nie udawał, że to są problemy jednostek. Więc ja się bardzo się cieszę, że ta nasza rozmowa nie jest tak osadzona w dzisiejszości, tylko no, tak jak ktoś za pół roku ją posłucha, to też będzie aktualna. Ale jedno takie wydarzenie, czy też z tych dwóch wydarzeń chciałbym, żebyśmy o nim porozmawiali, bo kraj, którego dotyczy, jest pani ulubionym krajem, czyli Francja. Chodzi mi mianowicie o wizytę Macrona w Chinach. Jak to jest, że on pojechał do tych Chin, już pomijam fakt, że pojechał razem z panią szefową Ursulą von der Leyen, tak, gdzie ona była po prostu, znaczy to naprawdę żenujące, ale to już nie jest ten tematem, że była traktowana inaczej, nie była na wszystkie wypuszczone spotkania. Ja bym się na jego miejscu powiedział, że może jednak razem byśmy tak samo się, może, ale nie miał tej intuicji. I że wrócił i właściwie wyszło na to, że no troszkę jakby, tutaj przepraszam za kolokwializm, ale jakby na frajera wyszedł, ale wystarczyło, że spotkał się z jakimś Chińczykiem tam 3 dni później i już, a nie, to plan jakiś był, bo teraz właśnie jest jakaś rozmowa, że jednak wracają do rozmowy na temat Ukrainy, a to już, to nie był frajer, to jednak było coś ważnego. Do Rosji pojechał wcześniej Xi Jinping i były obawy, że jedzie tam z bronią, niemal z jakimś kałasznikowem czy z czymś, ale wyszło, że nie. I był bardzo, podobno był wściekły, Putin chodził i krzyczał blać i jakieś inne słowa, po co wiemy oczywiście od agentów. Ale później, kiedy rzeczona para z Europy pojechała, jakiś główny szef do współpracy z Europą, właśnie chiński, powiedział, że co to Putin, to my tylko tak mówimy, że on jest okej, okay, a tak naprawdę to my nie, my tak za nikogo go mamy tak naprawdę, więc już tak nastawił ich do, a to jednak to są dobrzy ci Chińczycy jednak, to dobrze, to mamy dobre rozmowy, po czym ci wrócili, tam tego nie wyrzucili, co jest ważne, że jakoś to można traktować, ale za to pojechał minister obrony do Chin, do Rosji i już chodzi cały Putin szczęśliwy i zadowolony. Znaczy, ja, przepraszam, że to chaotyczny opis jest, ale no, wygląda mi trochę jak z jakiejś takiej komedii z czeskiej albo duńskiej po prostu. I czy pani to umie zdekonstruować? Co tu się tak naprawdę wydarzyło w ciągu tych 2-3 tygodni? Jak to można odbierać, a szczególnie co prasa francuska? Bo... No więc właśnie zastanawiam się nad tym, jak dokonać translacji tych kontekstów, bo w opinii komentatorów francuskich ta wizyta bez mała nie ma żadnego znaczenia. No jeśli chodzi o wojnę między Rosją i Ukrainą, to rzecz jasna, jakby jej trwanie zależy od Stanów Zjednoczonych. No właśnie, bo to jeszcze trzeba wątek amerykański, tak, i tajwański oczywiście do tego dać. Tak. Że wskoczył między wódką a zakąską, jak się mówi. Też musimy pamiętać, że to normalne, że i Chiny, ale także Stany Zjednoczone nie traktują Europy jako całości. Tak? Podobnie zresztą Rosja. To jest wypowiedź i polityków, ale także geopolityków amerykańskich. Coś takiego jak Europa nie istnieje, są także, i nie chodzi tutaj o ten telefon jeden, tylko chodzi o to, że takie jest rozpoznanie Europy, mówię tu o geopolitykach, takie jest rozpoznanie Europy, że ono mówi o tym, że społeczeństwo hiszpańskie, francuskie czy polskie to są inne społeczeństwa, czy niemieckie, tak? I rzecz jasna, takie rozpoznanie jest dla nich rozpoznaniem strategicznym, podobnie jeśli chodzi o Chiny czy o Rosję. Trzeba pamiętać też, że jeśli poczytać o zimnej wojnie, to tam było wiele multilateralnych, tak, sytuacji. To nie jest tak, że zimna wojna, żelazna kurtyna, tak? No, jakby nie było, w latach 70.
za czasów Edwarda Gierka dokonuje się wymiana maszyn produkcyjnych w Polsce i Polska wtedy zyskuje dużą część parku maszynowego z zachodu. Tak? A to jest bardzo duże, to jest bardzo duża zależność, tak? Bo to jest konserwacja, tak? To jest to już dobrze wiemy, że ekonomia to jest zależność. I to było, oczywiście, więc to było już w latach 70. Jeśli przyjrzeć się, to bardzo duże zmiany w tym czasie zachodziły na przełomie tak naprawdę lat 60. i 70. Natomiast trzeba uwzględnić kontekst francuski, to znaczy to, że ta sytuacja zdeklasowała i klasę średnią, ale zdeklasowała też państwa suwerenne, na przykład Francję. Okazało się, że ma skorodowane, niekonserwowane elektrownie atomowe. Tak, no dużo rzeczy się okazało. Okazało się, że te transfery były za duże. W dalszym ciągu są transfery do firm przekazywane prywatnemu biznesowi. Okazało się, że podobnie jak u nas brakuje podstawowych rzeczy w czasie pandemii. Więc trzeba mieć na uwadze to, że Francja no już w tej chwili straciła, mogę odpowiedzialnie powiedzieć, ale cały czas była zszokowana o wiele bardziej pandemią niż my, z tego powodu, że pokazało to słabość państwa. I do tego co straciła? Straciła, okazało się, że produkcji nie podołała w rywalizacji w związku z produkcją szczepionek. Nie było płynu, maseczek nie było. W opinii, tak? Tak, tak, oczywiście. No i takie niezborne decyzje związane z zarządzaniem pandemią, ale rzecz jasna dużo wcześniej. No musimy pamiętać żółte kamizelki, tak? Lata 90., przynajmniej do 95. roku, rok w rok, zamieszki, protesty w Bonnie, czyli na przedmieściach. Więc no właśnie, to jest inne, tak, z innej pozycji się to ogląda i jest wielkie rozczarowanie, to trudno to nazwać rozczarowaniem, katastrofa, dyplomatyczna katastrofa. Dyplomatyczna, tak. Brak wyraźnej strategii, no działanie, powiedziałabym, jest to widziane jako działalność celebryty, tak, który chce pokazać swojemu społeczeństwu, że coś może, że rządzi, że nie wyszły te dramatyczne... Filip Skonopi wyskoczył na skali światowej, ale pytanie, ale właśnie czy jeśli on tam jedzie z tymi biznesmenami, tak, bo to cały Airbus biznesmenów z nim pojechał, to czy właśnie temu śmieciarzowi czy innemu zwykłemu człowiekowi, który ma dostęp do mediów we Francji, może też brać udział w dyskusjach, czy to nie jest argumentem dla niego, oni tutaj właśnie w sprawie miejsc pracy dla was, w sprawie jakiejś takiej, żeby ci Chińczycy nam tutaj, źle jest z naszym krajem ekonomicznie, to może ci Chińczycy nam pomogą. To bardzo ważna rzecz, bo we Francji oczywiście bezrobocie i tak dalej, zmieniły się przepisy, oczywiście są gorsze i tak dalej. To zależy w jakim regionie, tak? Bo są regiony, gdzie nie ma i są regiony, gdzie jest 20% bezrobocie. Natomiast we Francji inaczej się trochę rozmawia niż u nas. Nie chodzi po prostu o bezrobocie, nie chodzi tylko o to, żeby mieć pracę. Jaką pracę? Te roszczenia, rewindykacje są o wiele większe. Jaka to będzie praca? Tak? Co będziemy produkować, czy nam to jest potrzebne, czy nie stworzy to nowych zależności przede wszystkim, czy nie doprowadzi do utraty suwerenności. Na poziomie tego kandydata, tego pracownika? Czy... Tak, praca. Przede wszystkim praca jako wartość, przemyślenie. Praca jest bardzo świeżym pojęciem. To wiem dzięki koleżankom z Francji, może wymienię, bo to jest po prostu uczciwe, Marie-Anne Dijarier, Coralie Perez, Thomas Coutreau. Praca jest bardzo świeżym wynalazkiem w kulturze zachodniej. Pojawia się w XI wieku.
Stary Testament, Nowy Testament, ba, nawet kapitał Marksa są źle przetłumaczone. Kilkaset lat przed melancholią. Tak, no, żyjemy w kompletnej mgle. Nie było pojęcia pracy, tak? We Francji jest kilkadziesiąt synonimów pracy, ale chodzi o to, że możemy powiedzieć, że zwierzę pracuje, człowiek pracuje, dziecko, które zajmuje się młodszym rodzeństwem, też pracuje. Jest praca, jest wynagrodzenie. Trzeba to odróżniać, a ten kryzys, duża część francuskich badaczy, aktualny kryzys społeczny, bo tak można powiedzieć, społeczny, systemowy, czyli co, czyli wszystko się wali, no to dziękuję, tak wszystko się zawaliło. Oczywiście, że poszukuje się takich miejsc, od których można by było zacząć rekonstrukcję. Jedna rzecz to są te wspólnoty. Tak? Czyli takie rozpoznawanie tych ludzi, którzy rozumieją, czym jest wzajemność, zachowali jej sens, ale druga rzecz, uważa się, i to jest chyba jedna z najbardziej powszechnych interpretacji w tej chwili we Francji, że w istocie mamy przede wszystkim do czynienia z kryzysem pracy. Do tej pory przyzwyczajeni byliśmy, mamy taką potoczną wiedzę o Freudzie, o psychoanalizie, to rodzina, to seks, to rodzice, dzieci. Natomiast Freud mówił, że zdrowy człowiek powinien umieć kochać i pracować. Przede wszystkim zajmowaliśmy się miłością, tak? Ale jeszcze jest ta praca. I okazuje się, że to jest to, co zatruwa najbardziej ludziom życie. Naukowcowi, ekspedientce, śmieciarzowi. Takie codzienne poczucie braku autonomii. Codzienne poczucie, że działa się wbrew swojemu systemowi wartości. Jak Coralie Perez pytała, co ludziom sprawia najwięcej radości w pracy, to okazuje się, że sytuacja, kiedy mogą przekroczyć złamać jakieś zasady po to, żeby odzyskiwać poczucie, że naprawdę robią to, co robią. I to jest klucz. Tak? To nie tyle się mówi o bezrobociu i co to nam da, dlatego że też trzeba się liczyć jednak z tym, żeby, wiadomo, że suwerenność nie będzie stuprocentowa, ale widzimy, do czego prowadzi uzależnienie od niektórych surowców. Jeśli chodzi o atom, wiadomo, że teraz podejmowane są pewne działania, bo trzeba pamiętać, że ten atom, który mają Stany Zjednoczone, to jest ten uran pochodzi z Rosji. Prawda? To nie jest tak, prawda? I te zasoby są ograniczone i tak nie chcę jakby w tej chwili to wchodzić, prawda? Ale można, to nie jest takie oczywiste, skąd pochodzi uran, jakiej ale jakości. Zawieśmy się, bo jak ma się atom do pracy? Chcę powiedzieć, że trzeba przemyśleć pracę. Nie powinniśmy myśleć tak mechanicznie. Ktoś przyjdzie, zainwestuje, może będzie to stane przy maszynie, będzie taśma latała, ja będę miał pracę, to no jakieś dzieci nakarmię. Prawda? No właśnie, to jest myślenie sztucznej inteligencji. No właśnie, tak? Właśnie nie do końca. To jest myślenie sztucznej inteligencji. Znaczy może komuś tak wypluło, ale jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, której ja osobiście muszę powiedzieć, jestem dość dużym zwolennikiem, podoba mi się i uważam, że można sensownie świat z nią ułożyć, ale tutaj właśnie takie pytanie będzie, ponieważ pani tak doskonale zna te aspekty życia publicznego we Francji związane z pracą, to jestem ciekaw, czy gdyby coraz częściej na tapecie się pojawiały tematy dochodu podstawowego, dlatego że ta sztuczna inteligencja, na przykład sztuczna inteligencja, zagospodarowuje jakoś lepiej te prace, które dotychczas wykonywali ludzie. Jak to się ma to do godności Francuzów by miało? W sensie tak, nie ma, to jest, to ja właśnie od tego zaczęłam, to jest scenariusz błędny według Francuzów. Tu nie chodzi o to, że dajmy na to, pan się niepokoi, tak, o swoją pracę, bo będzie sztuczna inteligencja, która
skądinąd może wykorzystać tę rozmowę, prawda, żeby budować jakieś teksty czy wypowiedzi, scenariusze całe. Tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że sztuczna inteligencja, ze sztuczną inteligencją jest ten problem. Pan tak opowiada o niej, jakby ona miała jakąś niesamowitą aurę. Ona przyjdzie, ona zrobi, ona do... Nie, będzie tak, na przykład sztuczna inteligencja. No, więc ja powiem, sztuczna jeśli chodzi o wdrażanie sztucznej inteligencji, to mniej się koncentrują Francuzi na dobrych i złych aspektach. Oczywiście, że jest to tak, ale to jest takie myślenie, które w tym sensie nic nie wnosi, że od dawna o tym mówimy. Dobre i złe strony wszystkiego były już, prawda? I powolne kroki, czy drobne kroki w dobrą stronę. Chodzi o to, z jaką kategorycznością to, co robi sztuczna inteligencja, będzie robione. Dlatego, że już są osoby w Stanach Zjednoczonych, które dostały wyroki, natomiast oskarżono je o przestępstwa, których nie popełniły. Tak? Algorytmy, obrazy, elektroniczny nadzór. I teraz chodzi o to, że chodzi o to, z jaką kategorycznością będziemy traktowali to, co przekaże nam sztuczna inteligencja, bo sztuczna inteligencja w tej chwili ma we Francji tak określać ścieżki, kto jak się będzie kształcił. Sztuczna inteligencja zostanie użyta do tego, żeby stworzyć nową strukturę. Nie mówię tu o planie, nie ma żadnego planu, nikt mnie nie chce zabić, po prostu to jest wszystko jedno, czy ja żyję, czy nie żyję. Tak? To już rozumiemy, skąd się bierze melancholia. Nikt mnie nie chce zabić, po prostu nie jest to jestem nieistotna. Tak? Nie jestem nieistotna w tym procesie, który zachodzi. To jest coś zupełnie innego. I z jaką kategorycznością to, co sztuczna inteligencja robi, będzie traktowane? Tak? To jest istotne, bo rysuje się nam zupełnie nowa struktura społeczna. Klasa średnia jest niepotrzebna. Inaczej mówiąc, nie będzie się pan już dziwił temu, czy gdzieś występuje śmieciarz, czy nie, bo z panem i ze mną będzie problem, tak? Żebyśmy występowali. Więc to tak, bo jest pewna, my mówimy o pewnych technologiach, to jest z pewnością bardzo ważne, bo tam są różne surowce i odzyskiwanie tego, recykling, wszystko, zostawmy to, tak? Ale jest też pewna idea, za tym kryje się pewna idea. Jeżeli ja na podstawie algorytmów wsadzam pana po prostu do więzienia i z tego więzienia może pan oczywiście się tłumaczyć, że pan nigdy nie był na przykład w jakimś stanie. Może pan, no to dobrze, no to zrobimy drugi proces, prawda? Więc to jest ważne, jakie znaczenie zostanie przyznane tym wyrokom, tak? Jeżeli... Ale to nie jest przyszłość, bo mówimy jako przyszłości, to jest w sprawie wyroku, czy dostaniemy kredyt bankowy, czy nie, to już jest. Właśnie, więc jakby nie chodzi o to sam technologia. W tych interpretacjach francuskich technologia to nie jest rzecz, to nie jest obiekt, to nie jest aplikacja, jakieś wdrożenie. Technologia to jest pewien proces. Ja powiem pani taką jedną sentencję. Naukowcowi powiedzieć coś, a nie podać autora, to jest po prostu lepiej by nie mówić. Tak prywatnie pani to powiem. Wolałabym z autorem. Tak. Ktoś powiedział, że za 100 lat, 100-200 lat powiedzmy, nie będzie dziwiło go, jeśli na wspomnienie o zamachu terrorystycznym będzie tak: zamach terrorystyczny, mój Boże, ktoś kiedyś myślał o ludziach. No to jest ten właśnie fatalizm, który jest częścią kryzysu, tak? Od tego zaczynaliśmy. Musimy oglądać siebie, tak? Bo jesteśmy przekonani, to zrozumiałe, że jak doświadczamy bardzo mocnych emocji, tak? Złych, trudnych, czasami po prostu dużego cierpienia, to tym sytuacjom towarzyszy też takie poczucie, kiedy zostaniemy skrzywdzeni, tak? Czujemy, że ktoś nam odebrał ducha, tak? Odebrał ducha.
I jednocześnie tym sytuacjom towarzyszy takie silne poczucie, przekonanie, że dokonujemy wielkiego wglądu w rzeczywistość, że w tym cierpieniu tak prześwietlamy świat, ludzi. To jest część sytuacji, tak? Ten sposób myślenia. Trzeba się wybrać na poszukiwanie ludzi, którzy pamiętają, czym jest wzajemność i nie redukują etyki do sposobu komunikowania się. Czyli takie starowinki z filmu Seksmisja, które próbując dżemu mówi, tylko sprawdzę, czy kwaskowy. To nie, czy pani pamięta tą, taką, nie, taką nie postać. Pamiętam. To polecam film Seksmisja, też, też futurystyczny. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Naszym bardzo. Gościem była pani profesor Małgorzata Jacyno. I wie pani co, że jednak optymistyczne było w sumie to, co żeśmy rozmawiali, a bałem się, że to będziemy tak troszeczkę tej socjologii dystopii uprawiać, a no, można żyć. To zapraszam do tego i panią, i państwa, i Maćka, i sam też pożyję bez tego. Do zobaczenia. Dziękuję. Reset Obywatelski.